Cześć! Dzisiaj podejmę temat kontrowersyjny, ale moim zdaniem bardzo ważny. Chodzi o pieniądze. Czy pieniądze dają szczęście? Pieniądze dają szczęście, ale tylko do pewnego poziomu. I tu jako przykład przedstawię. Wyobraź sobie, że jesteś od kilku godzin bez picia wody. Więc taka jedna szklanka wody daje Ci spełnienie potrzeby, której bardzo pragniesz. Tak samo jest z pieniędzmi. Jak ich nie masz, to ich bardzo pragniesz, ale jeżeli już masz coraz więcej pieniędzy, czyli miałbyś takich szklanek wypić 20, 50, 100, to już nie cieszy. Cieszą te pierwsze momenty nasycenia. I tak samo jest z posiadaniem pieniędzy. One cieszą do pewnego momentu, bo moim zdaniem i w moim podejściu do finansów prawdziwe szczęście to się bierze tutaj, ze serducha. Z tego, co my wewnętrznie mamy, co czujemy, jak postrzegamy świat. A to, że kupisz sobie ładny samochód i dzięki temu poczujesz się na chwilę lepiej, albo poczujesz to uznanie wśród osób, do których pojedziesz, cię pochwalam, że posiadasz ten samochód, to jest na chwilę. Tak samo z innymi rzeczami, z pięknymi gadżetami, z ładnymi telefonami i z wieloma innymi rzeczami. Ale to nie stąd się bierze szczęście. Nie wiem, jakie Twoje jest podejście, więc jeżeli masz inne zdanie na temat szczęścia i na temat pieniędzy i to, czy one dają szczęście, to napisz proszę w komentarzu. Moja opinia na ten temat jest właśnie taka, że do pewnego momentu, owszem, pieniądze są ważne, bo one powodują, że jesteśmy nieszczęśliwi. Ale jeżeli osiągamy pewną granicę i zaspokajamy swoje potrzeby, te podstawowe, a także te niektóre trochę wyższe i czujemy się wszystkim bezpiecznie, to czy ty będziesz miał kwotę razy 10, razy 20, to już nie zmieni twojej sytuacji. Nawet wręcz może sprawiać, że zaczynasz wpadać w pewne lęki. Zaczynasz się bać o swoje pieniądze, o swój majątek. I to może pójść nawet w drugą stronę, że posiadanie dużego majątku sprawi, że poczujesz się nawet gorzej. Ale to jest tylko moja opinia, więc jeżeli masz inną, to zapraszam do wyrażenia w komentarzu. Dziękuję, cześć!